To już kolejna, druga edycja Nagrody Korczaka, przyznawanej przez uczelnię Korczaka, ale także przyznawanej czy sygnowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Janusza Korczaka, przez Polskie Stowarzyszenie. To jest nagroda, która z jednej strony no właśnie pozwala uzewnętrznia, ujawnia bardzo duże, różnorodne i trochę rozproszone siły i wspaniałe inicjatywy korczakowskie, które są w Polsce. Nagroda ma te siły i te działania uzewnętrznić, ma je uwypuklić i przedstawić na forum polskim i na forum no właśnie grupy, która znajdzie się w Muzeum POLIN, kiedy będzie ta nagroda rozdawana. Nagroda także premiuje działaczy, badaczy, premiuje instytucje i liderów lokalnych, nie tylko lokalnych, liderów działających właśnie w obszarze różnorodnych obszarach, gdzie myśl korczakowska się realizuje. Nagroda wreszcie ma integrować, budować polskie środowisko korczakowskie. Dla nas to jest ważne. Dla nas niewątpliwie Korczak w tym świecie, gdzie tak wyraźnie załamują się autorytety, w tym świecie, gdzie następuje deprecjonowanie wartości, deprecjonowania także pojęcia służby dziecku, służby człowiekowi, bezinteresownego działania. Nagroda ma uwypuklać to, co jest korczakowską myślą, to, co jest korczakowskim, polskim znakiem. Proszę pamiętać, że Korczak na arenie międzynarodowej jest także przedstawiany jako reformator dzieciństwa, ale Korczak także jest przedstawiony jako osoba, która zmieniła rzeczywistość społeczną i prawną przez to, że traktuje się go jako pierwszego rzecznika praw dziecka i także odkrywcę praw dziecka. Z tego punktu widzenia mówi się o prawach dziecka, mówi się o Korczaku i o prawach dziecka i także o konwencji, która legitymizuje i sankcjonuje i formalizuje te prawa. Mówi się jako o polskim znaku. Korczak jest niewątpliwie dużym argumentem dla Polaków i znakiem rozpoznawczym i jest tą postacią, z którym wszyscy możemy się być dumni jako Polacy, dumni także jako osoby i polskiego, i żydowskiego pochodzenia. Nie zapominajmy, że Korczak pisał o sobie: jestem polskim Żydem urodzonym pod zaborem rosyjskim, więc trzeba na niego patrzeć też takiej perspektywie i żydowskiej, i międzykulturowej, bo Korczak jest postacią kultową dla Polski, dla Izraela, ale także dla całego świata i nie bez przyczyny uznaje się go niewątpliwie za autorytet XX wieku.